Paranaście lat temu zdarzyło się, że Baszka Marcinik przekazała mi zaproszenie na poranek poetycki w Krakowie u Anny Dymnej. Poranki poetyckie Dymnej są bardzo popularne i odbywają się teraz już nie tylko w Krakowie, ale w wielu innych miastach. Anna Dymna miała czytać poezję noblistki Wisławy, yy, ja noblisty Czesława, a Maciek Sztur Zagajewskiego. Przyjeżdżam, godzina dziesiąta rano, sala nabita ludźmi, tu Dymna, tu Sztur, a tu ja. Przecież w ich fachu jestem nikim. i Jeszcze, którego szturnał przygrywa na fortepianie. W drugim rzędzie siedzi Andrzej Zieliński ze skaldów. Rozpoznaje innych ludzi, Matkowoska. Ale jakoś tak się udało. Nie wiem czy dobrze czytałem, czy nie. Impreza była przednia. No później wracamy do Warszawy z Baszką, moją koleżanką z Australii i młodym szturem. Baszka mówi, kupmy sobie flaszkę Henesiego. Wsiadamy do pociągu, mamy wykupioną pierwszą klasę, pociąg rusza. Jesteśmy sami w przedziale i w ostatnim momencie wchodzi jeszcze jakaś młoda dziewczyna. Baszka z Maćkiem przebiegli cały pociąg, żeby sprawdzić, czy jest jakiś wolny przedział, w którym będziemy mogli spożyć. I nic. No więc sztur pyta e, dziewczynę. Przepraszam bardzo, czy nie będzie pani przeszkadzało? Nie, oczywiście, że nie. A może by się pani z nami napiła? Bardzo chętnie. Maciek cały czas gadał, opowiadał. Myślałem, że... Pozikam się ze śmiechu, bo, jak, bo wiadomo, jaki jest młody sztur. No i na końcu Baszka mówi do tej dziewczyny: Czy może chce pani autograf od aktora? Na no to dziewczyna. Nie, dziękuję. Gdyby to był tata, to tak.